Tylko jedno w głowie mam, Wenziga gram, podbić Rosję sam, byle nie zimą. Tylko jedno w głowie mam, Wenziga gram, podbić Rosję sam, byle nie zimą. I to będzie temat przewodni tego odcinka. Bo bliżej Moskwy już być się nie da, można być tylko w samej Moskwie. Kiedyś niemieccy żołnierze, niemiecki sztab, niemiecka armia patrzyła na linię Marzynota i powiedziała: aha, nie będziemy tracić ludzi w frontalnym ataku, zagramy mądrze i ominiemy przez Ardeny i Belgię. Dzisiaj, gdy niemieccy żołnierze są w głębi Rosji i nacierają na umysłowienia Moskwy, patrzą, że poległo 500 000 ich towarzyszy. Świetnie, poślemy drugie 500 000, oni wejdą na ten plac czerwony. I tego będziemy się trzymać. A wy, ja, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem znajomy Adolfa, który da radę, bo damy radę. To nic, że Afryka pada, że Turcja weszła do wojny, a co gorsze, w Turcji pojawili się Amerykanie już na tych swoich śmiesznych Fordach, trakach. Jeszcze jednej rzeczy powinienem wam powiedzieć, chociaż nie wiem, czy może już niektórzy zauważyli. Jest mały problem, przypał, ja już tego nie naprawię, bo poprzednie dwa odcinki przez przypadek miałem włączoną modyfikację, bo sobie sprawdzałem na piątkowego multika. W sumie czekaj, dzisiaj jest według moich obliczeń sobota, bo trochę zaginałem czas wrażeń. Poczekaj, dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jest sobota, jak to leci, powinna być godzina 15, czyli my w tym momencie na Twitchu mamy multika historycznego na Talworze i też gram Rzeszą PvP i tam normalnie już pewnie wypacam resztki godności tego, co tam się dzieje. Pewnie w tym momencie ze znużenia walę głową klawiaturę. Ale przez przypadek dwa poprzednie odcinki nagrałem na modyfikacji, która daje wszystkim grałem, nie tylko mi. Dwa razy szybsze badania technologii, dwa razy szybsze te budowy fabryczki cywilniaczków, militarków, w ogóle całej budowy. Także no wszyscy dostali przez chwilę pusta. Nie wiem, ile tam czasu przegraliśmy, tam nie wiem, bo ja co chwilę pauzowałem. Dużo nie przegraliśmy, dużo to nie zmieniło, ale najważniejsze, że wszyscy dostali, więc sobie balans został zachowany. Dobra, aby ja już mówiłem, to kurde, jakiś nieogarnięty jestem, zrobiłem sobie chwilę przerwy, bo cały czas to samo nagrywam. Zacznijmy od tego, poczekajcie, zacznijmy od tego, gdzie są te strategiczne. Daj mi te strategiczne, bo one tu się marnują całkowicie. Daj te strategiczne, lećcie na jakieś lotnisko i z tego lotniska latajcie nad Moskwą. Latajcie nad Moskwą i jedyne, co macie zrobić, to macie bombardować, które to są forty? To są forty, nie? Te zwykłe. I macie tylko bombardować te forty. Prawda, jest ich niewielu, ale może coś te forty poniszczą. Po drugie, wszystkie samoloty, które nie wiedzą, co robić ze swoim życiem, lecą nad Moskwę. Całe szczęście udało nam się zająć lotnisko na Moskwie. One lecą tutaj. Gdzie są jeszcze samoloty, które coś robią, a nie powinny robić? Są tu wolne lotniska. Halo, towarzysze, bracia, siostry. To jest ten moment, gdzie potrzebuję wszystkich. Dosłownie potrzebuję wszystkich. 1000 myśliwców, świetnie, chodźcie tu, wiem, że jesteście gdzieś do armii przypiętej, ale będziecie tu teraz latać. Co my tu mamy? Mamy 1000 close air supportów, nice. Wrzuć je, o kurde, to nie ma lotnisk, tu byłoby fajne lotnisko, ale jest poza naszym zasięgiem. Są jakieś samoloty, dolecicie nad Moskwę? Nie dolecicie nad Moskwę. Oh. Dobra, musimy jak najszybciej zlikwidować ten kocioł, żeby armie, które tutaj stoją, udały się na zatabowanie tego wylewu turecko-amerykańskiego. Po drugie, Mainstein jest potrzebny jak szybciej pod Moskwą, ale widzę, że tu może się trochę poprzebijać, więc w sumie, jeżeli tu się przebija i od tej strony jeszcze zahaczy, no to może lecieć. Ten rżew przydałoby się zdobyć. No a my tu się pchamy na siłę, pchamy się na siłę. Wy atakujcie tą Moskwę na pełno i otrzymajmy w końcu, niech to powoli leci. W sumie możecie ich zatrzymać jakoś, błagam, ktokolwiek. A, i Guderian mógłby sobie tak na razie zrobić, chociaż tyle. A, i właśnie, czekajcie, trzeba trochę więcej ropy zacząć importować, bo boję się, że może być przypał. Na razie importu ile się da. Wiem, że to jest z Wenezueli, oni mi potopią, ale niech chociaż część dopłynie, niech chociaż część tego dopłynie. My cały czas będziemy korzystali z tej operacji Falblau, z tych wszystkich ładnych, soczystych buścików. Panie Mainsteinie, jak masz wolną dywizję, to ona tu jedzie. Nie wiem, czy ty rozumiesz rozkaz. Wiem, że jest problem z zaopatrzeniem, ale my nad tym pracujemy, tak? Bo macie się żywić wolą i walką za Adolfa. Nasza tysiącletnia Rzesza potrzebuje tej Moskwy. No kurwa, nie zatrzymujcie się teraz. Nie zatrzymujcie się. Nie wiem, te czołgi spuszujcie, cokolwiek, busicie. Po prostu busicie. Nie mogę nawet busta do ataku odpalić. Przebij się przez tą proletariacką dywizję, no nie róbcie siary, tutaj też nie przejdziecie. Tu już nawet organizacji te dywizje nie mają, atakować cały czas do przodu. A właśnie, co z tą Afryką się dzieje? Czy wy odbijecie Benghazi? Mam nadzieję, że odbijecie. Nie wiem, co wrzucić do tej Afryki, trudno, zginą to zginą. Rommel Alisa pustyni nabił. Weź zacznij to niszczyć.
Tą jedną dywizją poleć tu. O, zniszczyliście kocioł. Nice, nice. Powoli zaczną im siadać to. Wszystko im zacznie siadać. Bardzo dobrze. Wy jak czym prędzej lecicie, żeby to zlikwidować i zatamować ten turecko-amerykański wylew. Musicie. Musicie jak najszybciej. A ty miałeś to puszować. Dziękuję. Dobra, co się dzieje pod tą nieszczęsną Moskwą? Wiem, to też możecie. Tu gdzieś było lotnisko blisko. Tu jest blisko lotnisko. Dacie radę ich wypchnąć? To jest jeszcze jakaś zmotoryzowana SS. Przydałoby się. Jak wygląda powietrze nad Moskwą? Nie ma wolnych lotnisk. Nie ma wolnych lotnisk. Lotnisko w Moskwie jest przepełnione. Tu jest trochę wolnych, ale to są te strategiczne, które jeszcze nie przyleciały. To są light bombery. Czy jakby one poleciały... Nie zmieszczą się. Kurwa. Nie będą latać. Ajajajaj, serio, tu żadnych lotnisk nigdzie przy drodze nie ma? O, Rzew zdobyliśmy. Nice. Nice, dobra. Einstein jedzie tutaj. Jedzie Einstein, dobra. Przestaliście atakować Moskwę. Trudno, cały czas, to te forty w końcu padną, muszą paść, frontalne ataki to jest to, co nas uratuje, naprzód, uderzać. Dobra, zajmiemy kolejne wzgórza wokół Moskwy. Kiedy jest następna radziecka kontrofensywa? Pewnie znowu jakoś zima, październik, listopad, grudzień, nie? Znowu mi tutaj wjadą, weź wypchnij to, nie chcę tego widzieć, nauczyk, to też wypchnij. Poszerzy, będzie lepsze zaopatrzenie dla potencjalnej dywizji Einsteina. To są jakieś forty? Czwórki, kurwa, te forty pobudowali. Dobra, wypchnęliście stąd? Zarąbiście. Zarąbiście. Weź stąd całą piechotę, kontruj ich. Nice, dobra, idealnie, idolo. Ej, wy to nawet puszujecie, bo tu nie ma fortów pewnie już. No właśnie, nie ma fortów i zaczynacie to puszować. Nie no, weź. Żeby ktoś ten Krym zaczął ogarniać. Co tu się dzieje? Chodź tędy, odbij te Krymy, odbij to wszystko. Wy to cały czas puszujcie ten kocioł dziwny. Tu widzę, że te kotły zaczęły kopulować. Oni mieli na koniec poprzedniego odcinka 4,5 miliona strat, nie? Zobaczymy, ile w tym kotle zginie. Trzeba było też zobaczyć, ktoś patrzył, ile mieliśmy przy początkowym szturmie na Moskwę. Bo teraz tam będziemy tysiącami ludzi będą ginąć. Trudno, trudno. Sowiecki agent, ciperki. Kurde, szkoda, że ciperków nie mamy słabo złamanych na nich. Okej. Okej, wy się przebijacie, weź ich zatrzymaj. Nice. Leć tędy od razu. Okej. Otoczymy tą Moskwę, kurwa, z 30 stron, aby cały czas się przebijać. Cały czas pchać, aby atakować tą Moskwę. Atakować! Czy oni coś bronią w powietrzu tej Moskwy? Nie, nie bronią. Dobra, są już strategiczne, są już naloty strategiczne na fortyfikacje. Może to coś trochę pomoże. Czy tych strategicznych jest tam 150 czy ileś? Ale to zawsze będzie ich koncert. Weź to zatrzymaj pod Kalininem. Dobra, nice, nice, nice. Tutaj flankę puszujemy, żeby zaopatrzenie szło, bo tam był problem. Te dywizje nawet nie chciały wchodzić. Okej, zrób tak. Einstein mimo wszystko musi się fokusować tylko na jednym. Spoko, puszować dalej. Wiem, że dużo sprzętu ginie, ale to jest decydujący moment. Musimy wykorzystać Falblau i cisnąć to. Cisnąć to, kurwa, na pełnej. Bułgaria, tu Rumunia nie może skapitulować. Czemu wy nie puszujecie? Macie jedno zadanie, cały czas ich męczyć. To ludki czas. Tylko, że nie, mają wszyscy już atrycznie. Dobrze, puszujcie to, wyrównajcie linię frontu. Dobrze. Tutaj widzę, że dalej się przebijamy przez Moskwę. Dobrze. Weź to złap. Okej. Złap to, tutaj też przechodzimy. Nice. O, i tam się przebiliśmy. Zarąbiście. Zarąbiście. Też wypchniecie. To nie jest takie konieczne w sumie tutaj. Bardziej chodzi o to, że teraz możemy. Weź tą piechotą, wjedź tu, a wy od razu atakujcie to. Okej, ty pójdziesz tędy. Też to przepychacie, nice. Nie no, nie ma bata, żebyśmy tej Moskwy nie zdobyli. Przecież my to zaraz otoczymy z każdej strony. Może frontalnie tego nie zdobędziemy, ale otoczymy to z każdej możliwej strony. O kurwa, tu się w końcu przebijemy. Jezus, zajebiście, znaczy zarąbiście. Nice, i od razu ciśniesz dalej. I od razu piechotą ich tu kontrujesz. Okej, dobra, o, mamy otoczoną Moskwę. Czy wy to widzicie? My zaraz otoczymy Moskwę. My zaraz otoczymy Moskwę, o Jezus. O Jezus. Cisnąć to dalej, cisnąć. Okej, nice. Nice, nice, nice. W sumie daj ten czołg, weź go zatrzymaj i daj tę dywizję. Zaatakujcie to, z tych wzgórz trzeba ich wyrzucić. Czemu ty się cofasz? Czemu ty się cofasz, jak jesteśmy pod całą Moskwą? Przecież to jest zdrada w tym momencie. Dobra, mamy otoczoną Moskwę. Ja pierdzielę. Zarąbiście, dobra, tylko teraz trzeba jakoś złamać. To są trzy dywizje broją tego gówna. Zniszczyć to, zrównać. Cały czas atakować, cały czas. Jezus, zdobędziemy, w tym odcinku zdobędziemy. W tym odcinku zdobędziemy. Kurwa, mają zaopatrzenie teraz. Najgorzej. Najgorzej! Kotły jakieś gówniane porobili. Te dywizje powoli tu schodzą, nie? Wiecie co? Daj jeszcze połowę.
Która to jest armia, która tego broni? Co to jest? Czym wy jesteście? To jest Himmler, tak? Himmler próbuje to uratować. Ratujemy gówniaki, tu jest ten. Chodź tutaj, dostaniesz kolejną armię. Żeby uratować to. Nie gadaj, że ja przez jakiś zbagowanie. Nie na Węgry! A jest, to jest oskryptowane, nie? Że jak Rumunia pada, ona dołącza do Kominternu i to jest problem. Nie, czekaj, tu nie ma przejścia jeszcze, nie? Nie ma przejścia jeszcze. Zarąbiście, oni cały czas nie mają żarcia teoretycznie. Cały czas to puszować, cały czas! Są gówniane dywizje, jest problem, żeby to puszować, ale musicie, musicie panowie, musicie. Dobra, co z tą Moskwą? Zaczynamy wygrywać. Jezus, zdobędziemy Moskwę. My zdobyć Moskwa. My zdobyć Moskwę. Jeszcze Stalingrad zostanie i GG. O, tu się kociołek zrobił. Świetnie, zlikwidować. Zlikwidować. Psków mamy? Mamy, ale lotnisko pskowe nie mamy, okej. Jak wy ze stytemi kapitulacjonem? Dużo jeszcze brakuje. No dobra, to jeszcze nie będzie koniec walki, no ale jak padnie Moskwa... padnie ten kocioł. Coś wymyślimy. Dobra, co wy tu robicie? Wy tu umiera... Aha. Aha. A, no wiem, jeszcze port mógł tu zrobić. Panowie. Potrzebuję was jak najszybciej tutaj. Jak najszybciej. Czemu wy się nie możecie cofać jak ludzie cywilizowani? Przecież oni nas odetną. Co wy robicie? Co wy tu robicie? Okej. No happens. Odepnij ich od tej Moskwy, żeby mi nie przyszło do głowy odbijać tego. Ta Moskwa będzie waszym grobowcem. Tak! Tak! Zdobyliśmy Moskwę. 8 czerwca 42 roku, godzina 20. W końcu zniszczone, zdobyte. W końcu. Ło, nareszcie. Jakiś eventik o zdobyciu Moskwy. Upadek Moskwy. Piękna historyczna seria. Piękna historyczna seria. Zarąbiście. Dobrze, mamy to. Załatwione. Teraz, tak. Pan Guderian, zdobywca Moskwy. Może asa pancernego dostał? Nie, nie dostał asa pancernego. Trudno. Pan Guderian teraz leci tędy. Będzie puszował w stronę tego. A Manstein to gdzieś tu będzie biegał i zdobywał te prowincje z tyłu. Taki jest plan. Dobra, teraz wy. Puszujcie to, cały czas musicie atakować, salutki, dobrze. To na Krymie też, bo wy tutaj też w sumie jesteście odcięci. Nie wiem, serio, ten Krym zawsze wszędzie baguje. Jak tego nie dopilnujecie i boty mają to pod kontrolą, to się jakieś syfy robią. Dobra, ale to też już pada. Okej, okay, nice. Gdzie jest ta jedna dywizja, która zdobyła Sewastopol i sobie gdzieś poszła? A wy płyniecie, co wy kurwa robicie? Trzymać się, Rumunii, Bułgarzy, trzymać się, zaraz Litwisia wam poślemy. Dobra, wy macie... Aha, wy jesteście odcięci, tak? Nasza Afrika Korps umiera i to tak dosłownie. Chyba, że ich jakoś zatrzymamy. Na krótko, dacie radę przejść, zanim was zniszczą całkiem. Cały Afrika Korps mi wyparuje. I nie wycofali. No nie, to jest stracone. To jest stracone całkiem. Trudno. Inaczej wbijemy. Przez Turcję wbijemy do Egiptu. Okej. Trzymać ich tutaj. To też odpychać. Dobrze. No przestań wypływać z tego Stalingradu. Wracaj tu, zbacz. Znaczy Sewastopola. Wracaj tam. Okej. Dobra. Wyszliście? Czy nie, nie. Może zdążycie wyjść? Wy musicie ich trzymać. A wy nie możecie ich trzymać. No to gówno. My chcieliśmy coś tu zrobić. A shipsy? Friend Sweden? Zrób to Friend Sweden, bo może też jakoś dziko przyciągnął na swoją stronę. Dobra, ropa jest w chorych ilościach importowana. Dobrze, żeby nadrobić to, co jest używane. Gdybyśmy utrzymali Trypolis, to zawsze można tam wrócić, bo jak padnie Trypolis, to w ogóle jest dramat. A wtedy już nie do Libii nie wrócimy normalnie. Dobra, te kotły to są likwidowane, nice. Letnią ofensywę można uznać za sukces? Chyba tak. Chyba tak. Zdobyliśmy Moskwę, wygraliśmy bitwę o Moskwę, połączyliśmy się z Finami na północy, już tak
dosłownie ich wyrzuciliśmy z tych Infant Kurlandii. Niszczymy kocioł na Ukrainie, wielki, potężny. Zatrzymaliśmy pochód Amerykanów i Turków w Rumunii i Bułgarii, bo to zatrzymaliśmy, oni już dalej nie idą, widzę. Problem jest Afrika Korps, ale skoro to jest półhistoryczna seria, to gdzieś przegrać musieliśmy. Więc to by się zgadzało, to by się pięknie zgadzało. Historycznie Afrika Korps wyparuje chyba. Chyba tak, bo oni już nie są. Ja nie mam transportowych żadnych, nie? Żeby im tutaj wysyłać zaopatrzenie. Wiecie, co możecie zrobić? Chodźcie pod tego pana. Usuńcie sobie to, bo to już nie ma znaczenia. I wy, drodzy bracia, siostry, Polbok Line, bronicie tego lotniska i bronicie się, powiedzmy... Tam już nie zdążycie, nie? Powiedzmy coś takiego. Nie wiem, czy jak nie pada Trypolis, to coś jakoś nie striggeruje zaraz tego. Kiedy była operacja Torch? Była Torch, to Torch na to, że Amerykanie w Wiszli się pojawili, nie? Mamy coś, uczcienie zdobycia Moskwy, nie wiem, zburzenie Kremlu, nie wiem, wywiezienie Lenina do Szwajcarii po raz kolejny. Nic nie ma. Jakaś przemowa Adolfa mogli zmontować o zdobyciu Moskwy czy coś. Nie wiem. Dobrze. Dobrze, dobrze. Wiecie co? Aż z tego wszystkiego poleci... poleci... Gdzie to jest? Nie ta czanka. Nie ta czanka! Gdzie jest to? Halo? Nie widzę. Chciałem puścić polską taczankę, ale jak nie ma polskiej taczanki, to puścimy zwykłą taczankę. Bo taczanka, widziałem w komentarzach na YouTubie, ma już swój fanklub. To jest tak często na tej playliście, nie rozumiem dlaczego. Tak, taczanka, idealnie. Dobra, i teraz tak, Pine Meinstein poleci sobie tędy. Tak, bo to są piękne równiny. Poleci sobie tędy. Odepchnie ich jeszcze bardziej spod tej Moskwy. Myślę, że coś takiego. Czy pan Guderian już przyszedł na ten wyłom? Tak, przyszedł tutaj, świetnie. Dajesz jakieś pół dywizji, pół armii i rzucasz tu. Nie, wy po tej tule stójcie. I rzucasz drugie pół armii. Kurwa. Bo pójdźcie atakować, ok? I wy pójdźcie tędy, okay, żeby to poszerzyć. Nice, i się przebijajcie. Okej, okay. Okej, okay. Zostaw go, idź sobie tędy. A Dietrich jak tylko skończy pacyfikowanie tego ukraińskiego kotła, od razu leci i wyposzowuje stąd tych przeklętych Amerykanów i zdradzieckich Turków. Nie wiem, ten DLC coś popsuł, bo trzy razy grałem na Total Warze, na streamie graliśmy sobie tym. Wielką Brytanią też i Turcja też weszła do wojny po stronie aliantów. I ona, ja nie rozumiem czemu to się tak triggeruje. Kto ją wciąga, jakim cudem i o co tam chodzi. Ale to jest, co powinni naprawić. Powinni naprawić to. Dobra, likwidujemy ostatnie kotły i patrzymy jak straty wyglądają. A chyba, że Dietrich, nie no, Dietrich musi ugasić Bałkany. Dietrich musi ugasić Bałkany, bo to jest w sumie fajna pozycja wyjściowa na Stalingrad, taka w opór. Chyba, że tędy będziemy po prostu się przebijać. Po prostu. A wy jak w sumie zostaliście, możecie to. O, cyk, okej. No bo póki mamy ofensywę, to będziemy cisnąć tych ruskich. Ej, no mieliście to atakować. Halo. Dziękuję. Po tym odcinku ja przeorganizuję sobie linię frontu, samoloty powrzucam, bo ja tam napały powrzucałem na tego, na Moskwę. Kurwa, no. Okej. No, no, ostatnie dywizje parujące. Ostatnie dywizje parujące. Gdzie jest problem z zaopatrzeniem? Tutaj. Gówno, prawda. Nie ma problemu z zaopatrzeniem, bo lecimy. Do Augusta mieliśmy ofensywę, nie? Już końcówka w sumie została. Ale to jeszcze trochę ich pomęczymy. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Najważniejsze centra przemysłowe. Cała zachodnia Rosja. No może nie licząc tego Stalingrada jest zdobyta. No. Operacja Freuzerbohr. Okej. Okay. Ale Fallblau cały czas trwa, tak? Aida. Co? Operacja Aida? Okej, okay, dobra, wygooglowałem sobie. Operacja Aida. Nie wiem, ja to odpaliłem, czy co? O co chodzi? Operacja Aida to była tego, co Rommel aż po El Alamein popchnął Brytyjczyków. A właśnie armia Rommla przestała istnieć. I my Trypolis nawet tutaj nie wybronimy, bo nie mam jak, widzę. Nie jesteśmy w stanie go wybronić. Już to widzę, to zostało kilka dywizji, nawet nie ma zaopatrzenia. Nie wiem, gdzie są włoskie dywizje, nie wiem. Nie mam pojęcia. Well, shit, cóż. No, z Bebikiem tak to jest.
przez chwilę liczyłem, nie no, mówiłem, że jeżeli zacznę tryhardzić Rosję i front nie wygramy tego od razu, a front się nie będzie trzymał, no to, no to tak to będzie. Chociaż może utrzymacie ten Tripolis? Może utrzymacie jakoś? Jakoś przez chwilę chociaż? Może dacie radę? No ty nawet nie masz defensywy. Zniszczone te kotły? Tak, zniszczone te kotły. O kurwa, ty, kolejne 1,5 miliona ruskich padło. Ponad 1,5 miliona, jakieś 1,6 milion. Nie, bo było 4,5. Naszych 1,9 milion, a z samą Rosją 1 milion. Kurde, United Kingdom nam teraz biło straszne straty, bo cały Afrika Korps wyparowało. Wszystko zniknęło. Wszystko zniknęło. Dobrze, wiecie co? Ja w tym momencie zakończę odcinek, bo trzeba to przeorganizować. Na odcinku tego nie będę klikał, bo to jest masa frontów, linii, wszystkiego klikania. Samoloty trzeba poprzerzucać. Łapek w górę, soczysty komentarz. Jeżeli dobrze to rozplanowałem, to dzisiaj jest sobota, czyli my teraz gramy Total War'a. Czyli to samo robię na rzeszy, tylko na multiku, czyli jest jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Moskwa zdobyta. Do Stalingradu, kurde. A może tego Einsteina nie no, fajnie, chciałem jeszcze, żeby Einstein właśnie to zdobył. A Guderian będzie pchał przez Woronesz. W sumie to nie jest aż tak daleko, to są same równiny. Jak on się rozpędzi, nawet bez tego boosta letniego polecimy. No i tu mamy całą tą armię do tamowania tego. Dobra, spoko. Łapek górę, z wszystkim komentarz, trzymajcie się, na razie.